Rozdział drugi. Powrót do życia. Sobota 15 lipca 1989 roku. Wolverhampton i Rzym. Damska przebieralnia Szkoła Stoke Park Wolverhampton 15 lipca 1989 roku. Ciao Bella! Jak się masz? Jak tam Rzym? Wieczne miasto zapewne jest cudowne. A ja od dwóch dni, co wydaje się wiecznością, jestem w Wolverhampton. Chociaż muszę przyznać, że tutaj szapica chat jest rewelacyjna, po prostu świetna. Zdecydowałam się na współpracę z kooperatywą teatralną Młod pneumatyczny, o której mówiłam ci podczas naszego ostatniego spotkania. I przez ostatnie cztery miesiące obmyśliliśmy, przygotowaliśmy i obecnie wystawiamy okrutny towar, sponsorowany przez Kolegium Sztuki spektakl o handlu niewolnikami, który jest połączeniem różnych gatunków opowieści, pieśni ludowej i pantomimy. Załączam niezbyt czytelną fotokopię naszej ulotki, żebyś mógł zobaczyć, jaki to wspaniały spektakl. Okrutny towar to przykład TWA. Teatr w edukacji, skierowany do 11-13-latków, prezentujący niezwykle prowokacyjny pogląd, że niewolnictwo było złem. Gram Lidie, No dobra, główną rolę. Poróżną, zepsutą córkę wielce niegodziwego pana Obadiaha Grima. W kluczowym momencie przedstawienia uświadamiam sobie, że wszystkie moje piękne rzeczy, moje sukienki – pokaż sukienkę – klejnoty – jak wyżej – Okupione są krwią niewinnych ludzi. Szloch, szloch. I nagle czuję się brudna. Spójrz na ręce, jakbyś widziała krew. Zepsuta aż pod najgłębsze zakamarki duszy. Mocna rzecz. Chociaż wczorajsze przedstawienie zepsuły dzieciaki rzucające we mnie cukierkami. Ale mówiąc poważnie, nie jest to aż takie złe w odpowiednim kontekście i nie wiem, dlaczego jestem taka cyniczna. To, to pewnie mechanizm obronny. Sztuka podoba się dzieciom.